Siemka, ja jestem Adacho i witam was w drugim rozdziale mangi Dragon Ball New Hope. Cieszę się, że tak dobrze przyjęliście pierwszy rozdział. Wiem, że jest to manga, która istnieje już w internecie od jakiegoś czasu i wiem, że jest to tytuł, który przewijał się wiele razy w komentarzach, ale nie spodziewałem się takiego pozytywnego... Żartuję, spodziewałem się takiego pozytywnego odzewu, ponieważ wiem, że jest to fajna manga, wiem, że pierwszy rozdział naprawdę rozpalił wasze apetyty i wiem, że oglądacie moje filmy, za co wam serdecznie dziękuję i jest jeszcze jedna rzecz, za którą chcę wam serdecznie podziękować. Jak widzicie, może kojarzycie tę koszulkę, z pierwszej strony, w sensie z awersu mam Vegetę, ale nie będę się teraz odwracał, więc po prostu zrobię tak. A tutaj mam logo akcji, zeszłorocznej akcji praktycznie, Pomaganie Zajechanie 2021, to jest koszulka z zeszłego roku, ale chcę wam powiedzieć, że akcja Pomaganie Zajechanie 2022 po pierwsze praktycznie się już zakończyła, a po drugie okazała się być wielkim sukcesem na rzecz Karola i Julii, czyli dwójki dzieci, dla których te pieniądze były zbierane, na których rehabilitację i leczenie te pieniądze były zbierane. Udało się zebrać ponad 40 tysięcy złotych i wśród tych pieniędzy są nasze również pieniądze, wasze, które wy wysłaliście, które udało się zebrać poprzez chociażby te akcje, kiedy trzeba było wysyłać swoje kilometry. Bardzo, bardzo wam dziękuję. Albo chociażby pieniądze za tę licytację, za koszulkę z moim podpisem. Naprawdę w imieniu swoim i Michała, Witka i całej ekipy Pomaganie Zajechanie chcę wam naprawdę bardzo, bardzo za to podziękować. I teraz przejdziemy sobie do mangi. To było słowo wstępu. Jeszcze wezmę tylko łyk mojej ulubionej kranówki. I jak widzicie, zanim przejdziemy do rozdziału, mamy tutaj jeszcze nieoficjalne, ale dla tej mangi oficjalne poziomy mocy, jeśli chodzi o naszych wojowników i nie tylko, ponieważ mamy tutaj też poziomy mocy Frizy z Namek Sagi. Na pierwszy rzut oka nie różnią się one tak bardzo ze względu na to, że Frieza w drugiej formie faktycznie miał nieco ponad milion poziomu mocy, milion jednostek. Piccolo tutaj ma pokazane, że po fuzji z Nailem ma 1 100 000 i to by się zgadzało, bo radził sobie z Frizą w drugiej formie. Potem Frieza w trzeciej formie praktycznie doszedł do 1 400 000, Vegeta 1 650 000. No ale jeśli chodzi o Frizę w ostatniej formie, w pełnej swojej mocy i Goku w Kaiokenie i również w Super Saiyanie, no to te poziomy mocy różnią się diametralnie ze względu na to, że oficjalne poziomy mocy, takie, które istnieją naprawdę i zostały wyryte w kamieniu, to było 120 milionów w pełnej mocy Frizy w ostatniej formie i 150 milionów dla Goku, a tutaj mamy 7 milionów i 7,5 miliona. Uważam, że to są liczby, które są bardziej sensowne ze względu na to, że tamte już zdecydowanie były za duże. Kiedy mieliśmy Saiyan Sagę, to ledwo co przekraczaliśmy 1000, no w zasadzie na początku Saiyan Sagę, kiedy był Raditz, tam ledwo przekraczaliśmy 1000, potem mieliśmy kilkadziesiąt, może maksymalnie tysięcy, a potem kilkadziesiąt milionów, kilkaset milionów, no jakby... Wiecie, o co chodzi. Jeśli chcecie rzucić okiem dłużej na tę tabelkę, to możecie sobie tutaj to zatrzymać. Tak czy siak mamy tutaj wszystkie poziomy mocy, począwszy od Mecha, Frizy, Króla Kolda, Trunksa i tak dalej, androidów, 19, doktora Zero, Heart Attacker Rod, czyli Goku z atakiem serca. Cell w pierwszej formie, android 16, Cell w drugiej formie, Trunks i Vegeta, którzy wyszli z komnaty ducha i czasu i mają tutaj też formy Ultra Super Saiyana, albo jak tutaj jest napisane SSJ, Dai 2, Dankai albo Dai 3, czyli Dai Ni, albo Dai San Dankai. Ichi, Ni, San, Chi. I mamy tutaj poziomy mocy z ostatniej, powiedzmy, sagi, która była tutaj pokazana, w zasadzie jakby z wydarzeń, które widzieliśmy już w pierwszym rozdziale, czyli Cell Games. Cell w perfekcyjnej formie miał 23 miliony, 25, jeśli włączył pełną moc. Ja chcę tylko tutaj naprawdę dać wielki szacunek dla Tenshinhana, Krillana i Yamszy, którzy nawet nie mają 200 tysięcy. Gdybyśmy połączyli ich wszystkie moce i pomnożyli je razy, nie wiem, 10, to i tak nie byliby w stanie konkurować tutaj z resztą wojowników. 150 tysięcy żałosne, 125 i 70 tysięcy Yamszy. Nie podoba mi się to, że Krillan ma tak mało, że ma mniej niż Tenshinhan, ale dobrze, to są tylko poziomy mocy fanowskie, przypominam, fanowskie. No i to, co nas najbardziej interesuje, to to, że Gohan w Super Saiyanie 2 miał ponad 33 miliony, a Cell w perfekcyjnej formie, powiedzmy w takim Super Saiyanie 2, po powrocie miał 32 miliony, też oczywiście z dosyć sporym hakiem. Ale jak skończył się ostatni rozdział, dobrze pamiętacie, wszyscy praktycznie zginęli, prócz Krillana. Nasi bohaterowie powiedzieli z zaświatów: nie wskrzeszajcie naszych ziemian, nie wskrzeszajcie naszych wojowników, bo Cell to zauważy i wróci na ziemię i was wszystkich powybija. Nie będziecie w stanie go powstrzymać. Także przechodzimy teraz do rozdziału drugiego, który nazywa się A New Hope. Czyli tak, jak nazywa się cała manga. Proszę bardzo, po ostatni rozdział nazywał się Dark Defeat, czyli mroczna porażka, ciemna porażka, a tutaj mamy nową nadzieję. Od momentu, w którym Cell opuścił Ziemię, minęło 7 lat i mamy tutaj informację, że Ziemianie jeszcze, powiedzmy, zbierają się po tamtej porażce, ale mniej więcej pokój powrócił na Ziemię. Jeśli minęło 7 lat, to prawdopodobnie będziemy mieli Gotena, bo Goten był już jakby...
powiedzmy, żywy, kiedy SL Games się zaczęło, tylko był po prostu jeszcze płodem. Niezależnie od tego, co się dzieje, Kriana przyzwyczajenia w ogóle się nie zmieniają. Wolny czas spędza w żółwiej chacie i tutaj w ogóle zwróciłbym uwagę na to, że Krilan nie ma osiemnastki. W Majin Buu Sadze przecież już mieli Maron, prawda? Tutaj przecież osiemnastka została zniszczona, więc Krilan jest tak naprawdę smutnym singlem, prawdopodobnie poświęca swój wolny czas trenowaniu. Zachodnie miasto finalnie zostało kompletnie odbudowane, mówi pan, którego fryzura bardzo mi się podoba. Muszę chyba sobie zrobić taką samą. To było ostatnie miasto, które zostało zniszczone przez potwornego Sela. Sel, ten drań. Uspokój się, Krilan, mówi Roshi. Wiem, że to nie jest łatwe do zaakceptowania, ale musimy iść dalej. Przepraszam, mistrzu, ale podczas jego szału w zachodnim mieście mały Trunks. Ach, ten potwór zasiał tak dużo nędzy. Tak, pamiętam. Biedna Bulma, mam nadzieję, że radzi sobie dobrze. Przestań się tym zamęczać. Mimo tego, że Cell cię oszczędził, to nie jest tak, że mogłeś jakoś temu zapobiec. Gdyby tylko Goku i Gohan nie byli martwi. Dokładnie, ale nasi przyjaciele życzyli sobie tego, żeby nie zostać wskrzeszonymi, więc musimy respektować ich decyzję. Nagle jakiś statek z korporacji Kapsuła przylatuje do Żółwiej Wyspy. Podejrzewam, że w środku jest Bulma. Nie, to jest Chi-Chi 576. Oczywiście 5-7. To Chi-Chi wchodzi do... Czy ona ma prawo jazdy? Czy ona ma prawo... lotu? Skąd ona w ogóle ma ten pojazd? Chi-Chi przychodzi do żółwiej chaty. Hej, dawno się nie widzieliśmy. Dalej siedzicie przed telewizorem? Ale smutny widok. Dwóch mistrzów sztuk walki przed telewizorem. Jeszcze tylko mocny full. Chi-Chi! Wow, Chi-Chi! Mówi Roshi. Powinniście widzieć swoje twarze. Wyglądacie, jakbyście zobaczyli Sela. Nie, głupia. Nie, po prostu jesteśmy zdziwieni, że widzimy cię. Co cię tutaj sprowadza po tych wszystkich latach? Ależ maniery. Chi-Chi wchodzi, po prostu zaczyna się rządzić i zaczyna ich krytykować. Nie będziecie zdziwieni, jeśli powiem wam, że nie przyleciałam tutaj po prostu, żeby sprawdzić, jak się macie. Przyleciałam tutaj, ponieważ potrzebuję waszej pomocy. Może w wychowaniu Gotena? Trzeba odebrać Gotena z przedszkola. Co? Naszej pomocy? Jeśli potrzebujesz pomocy w przenoszeniu ciężkich rzeczy, Krilan się tym zajmie. Nie bądźcie głupi, nie byłabym tutaj, gdyby to chodziło o taką błahostkę. To długa historia. Chodźcie za mną, zaraz zrozumiecie. Co dokładnie chcesz nam pokazać? Pyta Krilan. Chodźcie, nie pierdolcie. Faktycznie chyba chodzi o Gotena, bo wchodzimy do środka tego statku i widzimy tutaj materac. Materac, na którym ktoś leżał, ale już nie leży. Co? Był tutaj minutę temu, dziwi się Chi-Chi. Jesteś pewna, Chi-Chi, że wszystko z tobą dobrze? Nikogo tutaj nie ma, zastanawia się Krilan. Wiem, że przeleciałaś długą drogę. Może potrzebujesz odpoczynku? Myślę, że ona szuka mnie! Nagle odzywa się jakiś głos i widzimy postać, która się śmieje, ma bardzo podobny strój do Goku i ja stawiam wszystkie swoje pieniądze, że jest to Goten, bo to jest Goten. Haha, Goku! Dziwią się Krilan i Roshi. No przecież Goten jest identyczny praktycznie. Przepraszam, musiałem iść, siku. Zamartwiałam się, chodź tutaj do mnie, Goten. Ale mamo, puść mnie, nie jestem już dzieckiem, mamo. Mamo? Czy to może być, zastanawia się Roshi, czy to dziecko jest jej synem? Myślałem, że właśnie zobaczyłem Goku. Roshi już myślał, że może Pilaf użył tych takich ciemnych, smoczych kul i sprawił, że Goku stał się dzieckiem i przy okazji go wskrzesił. Ale to nie ta linia czasowa, spokojnie. To tylko Goten. Jej dzieckiem? Ale jak? A, wygląda na to, że musisz się jeszcze wielu rzeczy nauczyć odnośnie życia, Krilan. Śmieje się Roshi. Uderzające podobieństwo między nim a Goku prawdopodobnie oznacza, że urodził się kilka miesięcy po Cell Games. Tak, masz rację, panie Roshi. Chodź, Goten, przedstaw się ładnie przed przyjaciółmi twojego taty. Ta, Chi-Chi tutaj w tej mandze mówi przyjaciółmi swojego taty, a jak Goku w kanonie spotykał się z Krilanem, to Chi-Chi mówiła: znowu się spotykasz z tymi zbójami... Do Gohana. Znowu się spotykasz z tymi zbójami, jeszcze włosy na blond zafarbowałeś. Ola Boga, osiwieje przez ciebie. Cześć, jestem Goten, mam 6,5 roku, lubię walczyć i grać w gry wideo. Miło mi was poznać. Cześć. Cześć, Goten, mówi Roshi. Cześć. Wyglądasz bardzo jak swój tata. Naprawdę tak wygląda, mówi Chi-Chi. Czasem się czuję, jakbym widział Goku w swojej młodości. Teraz rozumiem, dlaczego tutaj jesteś. Chciałaś, żebyśmy poznali twojego syna, ale dlaczego czekałaś przez te wszystkie lata? Pyta Roshi. Czekałem przez te wszystkie lata, ponieważ nie jesteście dobrymi wzorami. Mielibyście zły wpływ, tak jak mieliście zły wpływ na mojego Gohana. Ale nie przyleciałam tutaj tylko po to, żebyście poznali Gotena. Chcę, żebyście go trenowali. Czyli Chi-Chi wychowała najpierw dziecko, ale teraz, kiedy już trzeba je trenować, to zostawia je w dobrych rękach. No nieźle, czyli to będzie ta nowa nadzieja. Goten! Wow! A czemu mamy tutaj Gotena siekającego na okładce?
Dzień 21, miesiąc 12, rok 767. Czyli Goten jest nową nadzieją. No to nieźle. Wykrzykniki, wykrzykują nasi bohaterowie. Naprawdę chcesz nas, chcesz żebyśmy trenowali Gotena? Czy nie chciałaś, żeby Gohan został jakimś naukowcem czy coś takiego? Goten nie jest taki jak jego brat. Lubi tylko walczyć. Hej, lubię też gry wideo! Ciekawe jaką najbardziej. Może jakieś Mugeny. Wiem, że obecnie na świecie jest spokój, ale mimo tego, że Cell opuścił naszą planetę 7 lat temu, nie mogę wyrzucić z siebie tego złego przeczucia, że Cell kiedyś powróci. A tego dnia świat będzie potrzebował bohatera. Szczerze mówiąc, nagle odzywa się Krillan, mam takie samo podejście odnośnie Cella. Ale wątpię, że bylibyśmy w stanie wytrenować Gotena, żeby pokonał Cella. Nawet Goku i Gohan nie byli w stanie tego zrobić. Nie martwcie się Gotenem, ja już go trenowałam i jest znacznie silniejszy niż wam się wydaje. Wiecie co? Chi-Chi przecież też kiedyś była, może nie mistrzynią sztuk walki, ale trenowała sztuki walki. Przecież brała udział w Tenkaichi Budokai. I nie macie wrażenia, że czasem szkoda, że ta Chi-Chi, powiedzmy, wojowniczka już jest kompletnie zapomnianym aspektem tej postaci, że to, że ona walczyła, to już zostało w ogóle rzucone do lamusa? Chi-Chi też się potrafiła bić i fakt, że była w stanie jakkolwiek podtrenować, może nie wytrenować, ale podtrenować Gotena, to jest bardzo fajny akcent i cieszę się, że tutaj zostało to wprowadzone. Ale Goten jest nadal bardzo młody. Goku i Gohan przeżyli walki na śmierć i życie, żeby osiągnąć taki poziom. Gohan miał 4 lata, kiedy Piccolo go trenował. Powalcz z nim, a zobaczysz sam. Walczyć? Nagle zastanawia się Goten. Krillan, mów tak jak Chi-Chi prosi. W końcu mówimy o synu Goku. Mistrzu, spędziłeś ostatnie 7 lat na treningu takim jak nigdy wcześniej. Popatrz na to jako na test. Jeszcze Krillan trenował przez te wszystkie 7 lat, czyli ten poziom mocy 125 tysięcy, no to teraz prawdopodobnie to jest jakiś, może to być mocne, ale 128 może tysięcy, nie no żartuję, przecież pewnie dobił do jakiegoś miliona, może nawet więcej na potrzeby tej mangi. Naprawdę będziemy walczyć? Proszę, powiedz tak, panie łysy! Możesz zacząć od tego, żeby nazywać mnie Krillan, gówniarzu. Po prostu pokażę, gdzie raki zimują. Dobra, dobra, uspokój się, wygrałeś. Możemy chwilę potrenować. Hurra! Krzyczy Goten. Hej, Krillan, właśnie pomyślałem, daj mu trochę fory. Jeśli byś go zranił, Chi-Chi prawdopodobnie by ciebie zabiła. To był twój pomysł, mówi Krillan. Jestem ciekaw tego, jaki Goten będzie prezentował poziom, ale wydaje mi się, że tutaj jest narracja budowana w taki sposób, żeby pokazać, że Krillan był już bardzo silny. 7 lat trenował jak nigdy wcześniej, a Goten prawdopodobnie położy go jednym ciosem i to będzie jakby wymówka, że on jest bardzo silny, jeszcze silniejszy w ogóle niż mogliśmy się spodziewać. Także to ważne, żebyś był nawodniony przed treningiem, Goten. Pamiętaj, co ci mówiłam przed przybyciem tutaj. Goten pije wodę. Wiecie, jak mi się to kojarzy? Jak ja byłem na pierwszych zawodach judo w swoim życiu w maju 2006 roku i też byłem w judodze z białym pasem i moja mama dawała mi wodę do picia między walkami. Dokładnie tak to samo wyglądało. Widok Gotena przenosi mnie w czasie prawie 30 lat temu. To podobieństwo z jego ojcem jest naprawdę niesamowite, myśli sobie Roshi. Też będziesz walczyć, mamo? Pyta Goten. Nie chcę, żebyś zniszczył ten statek, który Bulma nam pożyczyła. O, Chi-Chi chowa ten statek do kapsułki. Bardzo dobrze. Goten się rozgrzewa i nie wie, od jakiej nogi zacząć. Bardzo nienawidziłaś walki. Jestem zdziwiony, że tak bardzo się zmieniłaś, Chi-Chi. Może nie pierdol tyle łysy i skup się na walce, dobra? Bo ci moje dziecko po prostu zaraz spuści mantę, jakiego w życiu nie widziałeś. Będziesz tęsknił za Selem zaraz. Łysa pało zakuta. Lekka parafraza wleciała, ale sens był ten sam. Tak, przepraszam bardzo, mówi Krillan. Wygląda na to, że jest dobrze wytrenowany, co? Okej, Goten i Krillan stają naprzeciwko siebie. Jesteś gotowy? Panie Krillanie? Przykro mi to mówić, ale nie wyglądasz na zbyt silnego. Ha, po prostu poczekaj i zobacz. Spróbuj przynajmniej trafić mnie raz, mówi Krillan. Jestem ciekaw, jaki tutaj będzie rezultat tej walki, bo tak jak powiedziałem, narracja sugeruje, że może być tutaj zwycięstwo Gotena. Ale nasi bohaterowie stają naprzeciwko siebie. Goten doskakuje w stronę Krillana, ale ten z łatwością unika jego ciosu. Goten próbuje go kopnąć, potem się zamachuje. Krillan mimo wszystko z łatwością unika tych ataków Gotena. Cały czas dodatkowo z uśmiechem na ustach. Na twarzy Gotena zaczyna rysować się jakieś zacięcie. Krillan ma ogromną przewagę nad Gotenem. Młody Saiyanin nie jest w stanie go nawet trafić. Goten wygląda, jakby bił się z powietrzem, a Krillan wygląda, jakby znał dosłownie błyskawiczną transmisję. Dobrze, nadążasz, to dobrze, dobrze, mówi Krillan. Co masz na myśli, mówiąc nadążam? Wszystko, co robisz, to znikasz. Do tej pory walczyłem tylko z mamą w górach Paozu i z dinozaurami. To była znacznie lepsza zabawa niż walka z tobą. Miałem rację. Zsiesz! Nawet nie wiesz, jak walczyć! Co? Nie jesteś w stanie wyczuć tej wielkiej różnicy w mocy?
pomiędzy nami? A, rozumiem, nie jesteś w stanie wyczuwać ki. No tak, to jest technika, której twoja mama nie zna, to oczywiste, że tego nie znasz, ale to jest bardzo łatwe do nauki, zobaczysz. Ach, nie lekceważ mnie, mówi Chichi. Goten, zapomnij to, o czym mówiłam wcześniej. Co? Naprawdę? Powiedziałaś mi, że nie powinienem... Tak, tak, ale jest wszystko w porządku, możesz się puścić. Możesz puścić swoje lejce, w sensie. Aha, to wszystko zmienia. Czas na rundę drugą. Nie wiem, czy też wyczuwacie lekkie mrowienie w plecach, jeśli wiecie, o czym mówię. Mam wrażenie, że Goten dostał zakaz przemiany w Super Saiyana. Że Goten będzie w stanie przemienić się w Super Saiyana, ale to nadal dziwne, że byłby w stanie to zrobić i nadal nie potrafi wyczuwać kim. Chyba to właśnie się dzieje. Zobaczcie, Goten zaczyna się power upować, zmieniają mu się oczy, wszyscy patrzą zdziwieni. Nie, Chichi tylko patrzy ze złowrogim wzrokiem. Goten zaczyna się wydzierać i transformuje się, tak jak myślałem, w Super Saiyana. Czyli teraz Goten będzie 50 razy silniejszy niż wcześniej. No to będzie prawdziwe wyzwanie dla Krillana. Nie jestem teraz pewien, czy Krillanowi pójdzie tak samo dobrze. Haha, zdziwieni? Mówiłem wam, że jest silny. Chyba zapomnieliście, że też jestem ekspertem sztuk walki. Super Saiyan? Jak to jest możliwe? Wykrzykuje Roshi. Szczerze mówiąc, po prostu zabrałem mu gry wideo i to jest rezultat. Hej, czym jest ta super rzecz, o której mówicie? A zresztą, skoro nie chcecie mi powiedzieć, to po prostu wróćmy do walki, mówi Goten. Hej, Whistolu! Czekaj, Goten, nie! Patrzcie, co się dzieje, Goten trafia Krillana prosto w twarz. Nie dość, że go trafia, to po prostu Krillan pluje krwią. Jestem ciekaw, czy Krillan będzie w stanie jakkolwiek się temu przeciwstawić. O nie, on jest po jednym ciosie jest znokautowany! Haha, knockout jednym ciosem. W ogóle się tego nie spodziewał. Myślał, że to za łatwe. Nie rusza się. Myślisz, że jest... Hurra! Jestem najlepszy! Krillan kurwa nie żyje. Krillan is fucking dead. Manga is over. Wracajcie do domu. Koniec transmisji. Przerwa na reklamy. Mamy martwe ciało na planie. A nie, dobra, wstaję. Krillan, wszystko dobrze? Wszystko dobrze, mistrzu. Nie przejmuj się. Goten, to nie fair atakować swojego przeciwnika znienacka. Powiedz to Frizie, którego zaatakowałeś kienzanem i odciąłeś mu ogon. Powiedz to Selowi, kurwa, który zniszczył pół ziemi i zabił wszystkich twoich przyjaciół. Nie fair! Nie ma czegoś takiego jak fair. Albo jest walka na całego, albo jest porażka. Proste. Zwłaszcza, kiedy jesteś Super Saiyaninem. Na szczęście byłem w stanie podnieść twój poziom mocy w tym czasie. Co? O czym ty mówisz? Zresztą, skoro nadal stoisz, to znaczy, że nie jesteś taki słaby, jak myślałem. To dziwne, myśli sobie Roshi. Krillan przyjął ten cios czysto, ale nie wygląda to, jakby go to bolało. To prawda, że jesteś najmłodszym Super Saiyaninem, jakiego w życiu widziałem. Ale dodatkowo jesteś najsłabszym. Co? Jesteś gotowy na rundę Kurwa, runda trzecia, to jest w ogóle niesamowite. Ta walka, te walki w Dragon Ballu to są dwa ciosy. Gadanie. Runda druga, czas na rundę drugą. Kurwa, runda pierwsza wyglądała tak, że żeście powalczyli trzy razy, nawet się nie dotknęliście. A runda druga wyglądała tak, że dostałeś cios w mordę. To była cała runda? Śmieszą mnie te teksty. Czas na rundę trzecią. W międzyczasie runda druga. Pff, po walce, dziękuję bardzo. Kajo! O kurwa, tego się nie spodziewałem! Krillan zna Kaiokena! Kaioken dziesięciokrotny! Ta manga po prostu to jest koncert życzeń. Ta manga spełnia wszystkie życzenia odnośnie ziemian. Krillan nauczył się Kaiokena. Dziesięciokrotnego. Nice. Ależ tutaj mamy Krillucha. Patrzcie, jaki Krilluch piękny. Kaioken? Kiedy się nauczył tej techniki? Moc, którą wypuszcza, jest niesamowita. Jaki trening musiał przejść, żeby osiągnąć taki poziom? Nie wierzę, że te słowa są wypowiadane w stronę Krillana. To jest po prostu mokry sen mojego brata. Kiedy byłem w zaświatach, Kaio sama nauczył mnie teorii odnośnie Kaiokena. Kiedy zostałem wskrzeszony z powrotem do życia, zapomniałem o tym. Myślałem, że jestem za słaby. Goten, możemy wznowić nasz trening? Teraz jesteś czerwony. I co z tego? Tym razem nie będziesz miał żadnej wymówki. Dynamitowe kopnięcie! Wykrzykuje Goten i próbuje kopnąć Krillana, ale ten, kolejny raz, szczerząc się szeroko, blokuje ten kopniak młodego Super Saiyanina. Goten rzuca gradobicie ciosów w stronę Krillana, ale ten przy użyciu dziesięciokrotnego Kaiokena unika wszystkich tych ciosów, po czym mówi, że przychodzi jego kolej i z defensywy przechodzi do ofensywy. Widzimy wymianę ciosów. Teraz walka wygląda w końcu jak walka, dodatkowo jest również bardzo wyrównana. No merci. Mimo wszystko to na twarzy Krillana pisze się większy spokój. Goten doskakuje w jego stronę, ten przyjmuje jakąś pozycję i kiblastem, nawet nie kiblastem, tylko jakąś mocą telekinetyczną odpycha Gotena. Ten ląduje zaskoczony na ziemię. Krillan uśmiecha się pod nosem. Jesteś już zmęczony? Wygląda na to, że w ogóle nie wymasterowałeś swojej formy Super Saiyana. Poza tym Goten w ogóle nie zna kontroli ki, także pewnie nie potrafi strzelać. O,
Aha, dobra. Widzę na dole, że potrafi strzelać, okej, okay, nieważne. Kryon śmiejąc się mówi, dobra, dobra, wróć z powrotem do bazowej formy, wystarczy na dzisiaj. Nie! To jeszcze nie koniec! Sprzeciwia się Goten. Wygląda na to, że się wkurzył. Komentuje to Roshi. Goten zaczyna się wydzierać, Krillin zauważa, że ki Gotena zaczyna wzrastać w zastraszającym tempie. Ach, pokażę ci, czy jestem zmęczony. Szkoda, nie byłem w stanie jeszcze znaleźć nazwy dla tego ataku. Po czym Goten faktycznie wyszczeliwuje jakiegoś podwójnego ki blasta, w sensie w dwóch rękach ładuje ki i wyszczeliwuje wiązkę energii w stronę Krillina. To niebezpieczny ruch, Goten. Krillin mimo wszystko z łatwością sparowuje, albo paruje po prostu, sparuje. Sparował to na pewno w powietrze. Ten atak został wyrzucony gdzieś tam w ocean. Widzimy wielki wybuch, jakby tam dosłownie jakaś bomba wybuchła pod tym oceanem, ale Krillin dodaje, że na szczęście odjął trochę energii od tego ataku. Inaczej bylibyśmy wszyscy tutaj pod wodą. Mieć taką siłę w takim młodym wieku to jest niesamowite. Chybiłem, nie mogę w to uwierzyć. Następnym razem wygram, mówi Goten, ale to są jego ostatnie słowa przed tym, jak traci przytomność, wraca do bazowej formy i zasypia. Goten, wszystko w porządku? Czemu nie odpowiada? Co się z nim dzieje? Panikuje Chichi. Nie bój się, Chichi, po prostu jest wyczerpany. Użył całą swoją energię. To wszystko moja wina. Przepraszam, moje dzieciątko. Ej, będzie w porządku, uspokaja Krillin lamentującą Chichi. Wkrótce otworzy swoje oczy. Ale będzie miał aureolę nad głową. Żartuję, nie będzie miał żadnej aureoli. Zaraz po prostu dajcie mu jakiegoś, wiecie, batonika i już. Banana mu dajcie. Wysokoenergetyczny banan jest. Chichi jednak nie za bardzo się zmieniła. Myśli sobie Krillin. Szkoła żółwia ma nowego ucznia, mówi Roshi. Goku, czy wiedziałeś o Gotenie? Czy to jest twój ostateczny prezent dla ludzkości? Nowa nadzieja? Myśli sobie Roshi. Haha, czyli Goten jest tą nową nadzieją. Mamy Super Saiyana Gotena? Mamy walkę Krillina i Gotena jako te końcowe obrazki i mamy poziomy mocy. W końcu, zobaczcie, Krillin z tych 125 tysięcy wzmocnił się do 350, Goten w bazowej formie ma 50 tysięcy, a w formie Super Saiyana ma 2,5 miliona, ale Krillin w Kaiokenie 10-krotnym ma 3,5 miliona. Czyli bardzo fajnie tutaj jest to skonstruowane, że Krillin w bazowych formach Krillin jest silniejszy i w transformacji Goten go prześciga bardzo, ale Krillin ma jeszcze Kaiokena i bardzo się cieszę, że Kaioken został wprowadzony. Także jeśli chodzi o dzisiejszy rozdział, to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Napiszcie mi, jak jesteście podekscytowani przed tym, jak ta manga będzie wyglądać w przyszłości. Powiem wam, że Goten i Krillin to może być jakieś po prostu ultimate duo. Cell kiedyś będzie musiał wrócić, jakby narracja jest budowana w taki sposób, że Cell faktycznie kiedyś wróci. Może na przykład użyło smoczych kul, żeby wskrzesić, nie wiem, Gohana na przykład, nie wiem jak to może wyglądać, ale Goten, Krillin versus reszta świata. Póki co to by było na tyle, jeśli wam się podobało, zostawcie lajka, żeby nie przegapić żadnego filmu, zostawcie suba. Dziękuję wam za dotrwanie do tego momentu i życzę wam miłego, spokojnego dnia. Trzymajcie się, na razie. Jana.